Cześć Wam. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda bananowiec przenawożony. To jest Musa sikimensis Red Tiger. Dostało mu się trochę po liściach. Pozwijane, niewykształcone, no wyglądają nieatrakcyjnie. Pół liścia ładnego, pół niewykształconego. Nie zdążył urosnąć albo rósł za szybko, albo za wolno. Tak wygląda. Najpierw co dostał? Dostał na początek humus. No to humus jest nawozem bezpiecznym, także to nie jest po humusie. Później dostał hydrokompleks, taką sporą dawkę. I prawdopodobnie dobiło go krystalon czerwony w dawce 10 na 10. 10 gram na 10 litrów wody. Za dużo azotu. Dawka nawozu była taka, że liście są poskręcane. Może nic by nie było, bo tą dawkę stosuję praktycznie co rok, ale to zimno, które wyskoczyło 2 tygodnie, po prostu nawóz działał, a banan nie rósł. I tak to wygląda. Przejdziemy może jeszcze do Helensa. Lasio Carpa dostała taką samą dawkę. Wygląda ładnie. Glaucum. Też widać, że nic mu nie jest. Ten dostał taką samą albo i większą. Już nawet nie pamiętam, ale... Tutaj mamy Helens Hybrid. To samo. Tutaj. Tutaj. Ten liść. Ten duży liść, on nie jest poszarpany przez wiatr, po prostu taki wyszedł już pocięty, poszarpany. To jest wszystko. To są wszystko skutki przenawożenia. Ale kolejny liść zdrowy. Tutaj mam nadzieję w środku też już zdrowy. Maluchy zdrowe. Nowe wyłażą. Tak najbardziej narażone są na przenawożenie właśnie te bananowce z kolorowymi liśćmi typu sikimensis, Helens Hybrid, Ensete ventricosum maurelli. Przy tamtym znowu te końcówki liściowe potrafią się rozdwajać, rozstrajać. Też liście poskręcane, niewykształcone. Czy jest jakaś rada na takie coś? No, moim zdaniem to płukanka, płukanie ziemi. Duża ilość wody wtedy w ziemię, tak żeby to przepłukać, ten nawóz rozcieńczyć. Oczywiście ten azot, który jest już w roślinie, to on już zostanie. Roślina musi go przetrawić, musi sobie z tym poradzić. Tutaj nie ma tak jak... Na przykład tak jak człowiek no, wypije 2 kawy i ta kofeina jest w organizmie. No i nie da się tego jakoś, to trzeba odczekać. To tak samo jest z rośliną, że ten azot krąży w tej roślinie i ta roślina sobie musi z tym azotem poradzić jakoś sama. Ewentualnie płukanie ziemi, duża ilość wody, tak żeby rozcieńczyć ten azot w ziemi i tak to wygląda. Te zielonolistne banany sobie z tym radzą. Ventricosum zielony. Glaucum. Mówię, ten dostał dawkę ciut większą i temu nic nie jest. A te z czerwonymi liśćmi nie radzą sobie z dużą ilością azotu. Jeszcze raz pokażę sikimensis Red Tiger. Przenawożenie. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.